Posterunkowy Dominik Pietrucha. Full! Nie, no znowu, kurde. Bo ja tu jestem nowy i mam takie niedyskretne pytanie. Gdzie tu jest toaleta? Młody, w krzaki się wylej, no. No ale tu chodzi o poważniejszą sprawę. To my to do willi chodzimy. Zapukaj i cię pokierują. Ty, dlaczego go tam wysłałeś? Sam chciałem sprawdzić, ale bałem się zapytać. No i jak? Zapukałem i wróciłem. No ale załatwiłeś się. Tak. Ze strachu. Słuchaj, nowy. Tu jest teraz twój dom. Nasz dom. My tu mamy swoje zwyczaje, przyzwyczajenia, rytuały. Takie plemię, ale bez wodza. I tak, na przykład w tym radiowozie jest food truck. W tamtym sztab dowodzenia. W tamtej suce jest mini kino. Tamta suka robi nam pranie. A, lody, różne rzeczy, kanapki. No. A w tamtym większym opancerzonym wozie mamy takie improwizowane żłobko przedszkole na czas, jak nasze kobiety są na strajkach. Nie? No, a tam jest siłownia. Siłownia? No, koło trzeba zmienić. Ostatnio na strajku baby nam spinkami do włosów opony poprzebijały. Jak to spinkami do włosów? To masz żonę? Nie. Nie wiesz, do czego jest zdolna wkurwiona kobieta. A właśnie, po co te ataki całe były? Przecież to był pokojowy proces. No ja bym z tymi babami nawet nie zaczynał, ale Jasiek debil się wyrwał, no i o. O wilkułowa. Tak cię wychowałam? O kobiety będziesz bił! Kobiety będziesz bił! No mama, no co? Tyle razy ci mówiłam, że kobiety nawet kwiatkiem nie można, a ty teleskopem bił będziesz? Mama, no! Galileusz się ku was znalazł. No tam, ojciec wróci z delegacji, to coś z tobą porozmawia. A ten w radiowozie to czemu siedzi z torbą na głowie? No bo rozwodu się boi. Co? Jego żona nie wie, że tu jest. Myśli, że ściga przestępców, a nie ich chroni.